Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcineczku. Wczoraj skończyłem lat 17, dlatego postanowiłem, że z tej okazji przeprowadzę dla was urodzinowy haul Lego. Zaczniemy od mojego ulubionego pudełeczka, w którym znajdują się niezwykłe rzeczy. Statua Wolności. Jest to nowość, dostępna w Lego Store i na stronie Lego Shop. Kosztuje, z czego co się orientuje, 20 zł. Możecie mnie tam zawsze poprawić w sekcji komentarzy. Jest to taki magnesik. No duży plus jest taki, że możemy sobie odczepić właśnie tą figureczkę i zrobić z niej minifigurkę z serii Minifigures. Dalej mamy podstaweczki. A tutaj już się nimi wymieniłem. Takie czarne podstawki do minifigurek. Wymieniłem się za pomarańczowe podstawki z 18 serii. Później mamy figureczkę. Figureczkę z serii 20. Lego Minifigures. Ona chyba kosztowała 12 zł, więc naprawdę nie jest źle. Seria 20. Tutaj karteczka dla Kamila. Podczas spotkania ekipy, cebulowej ekipy, odwiedziliśmy również dom Wiktorii. I kupiłem klocuszki. Jak wiecie, ja sobie tam prywatnie lubię pobudować. Wydałem na te klocuszki około 13 zł. No, jest trochę tych elementów. I widzę, że tutaj wszystko. Od Klockopedii odkupiłem taki zestawik z LEGO Przygody 2. Myślę, że już w wypadku większości osób ten secik się przejadł, był dostępny naprawdę wszędzie, a sklepy typu Toys R Us chciały się go pozbyć. Przykładowo w moim krakowskim Toys R Usie najpierw kosztował 20 zł, a później już go sprzedawali nawet po 12 zł i ludzie mimo wszystko i tak go nie kupowali. Dalej mamy dosyć rzadki zestawik z LEGO Create the World, ale jest go sporo na Allegro. Ja zakupiłem go za 20 zł. Z czego co wiem, on chyba nie był przeznaczony do sprzedaży w Polsce, ale tego nie jestem pewien, więc możecie jakoś w komentarzach się do tego ustosunkować. W każdym razie zestaw 3 w jednym. Myślę, że ciekawa propozycja. 113 elementów. Set z roku 2017. Pora na pakiet minifigurek LEGO Ninjago Legacy, 73 elementy, cena 60 zł do kupienia w LEGO Store oraz na LEGO Shopie. Oczywiście zestawik sprowadził mi klockowy Kacper. Nie jest jakiś mocny zawodnik, bo figurki tylko dla Zeina się kupuje w rzeczywistości ten zestaw. A tak to poza tym mamy Nindroidy i to też nie jakieś kluczowe. Zwykli szeregowi wojownicy. Uwaga, uwaga, pora na najlepszą rzecz z tego całego holu zakupowego. LEGO Leicester, dostępny jedynie w Leicester Square LEGO Brand Store, czyli Wielka Brytania. Zakupiłem go za 40 zł, a raczej go odkupiłem. Sprowadzili go moi koledzy. Cieszę się, bardzo się cieszę, odkąd go zobaczyłem, a pojawił się w roku 2017. Bardzo go chciałem mieć w swojej kolekcji i udało się. Przejdźmy już do takich konkretniejszych zestawików. Kapsuła Kaja oraz kapsuła Jaya. Jeśli oglądaliście ostatniego Lloyda Cebulaka, to powinniście kojarzyć, że kapsułę Jaya otrzymałem od mojej cudownej cebulowej ekipy. Kapsułę Kaja odkupiłem od dropsika naszego Jay Kaja. No nie spodziewałem się, że będę miał wszystkie kapsuły, choć też nie ma ich jakoś dużo. Jest jeszcze kapsuła Lloyda, którą zrecenzowałem swoją drogą na kanale. Pojawi się zbiorcza recenzja tych dwóch kapsuł, nie będę tego jakoś rozdzielał na części. Po prostu te dwie kapsuły zrecenzuję podczas jednego odcineczka i cieszę się, że udało mi się skompletować wszystkie. Teraz sobie coś otworzymy. Bo zamówiłem jeszcze klocuchy oczywiście z Allegro. Niestety ktoś pożyczył mój magiczny otwieracz do opakowań i mi go nie oddał, więc zrobimy to w wieśniacki sposób, nożyczkami. Może uda się to otworzyć. Uda się. Bez problemu. Dobra. I jeszcze drugie. Strona. Mamy zestawik z 13 sezonu oraz Gamers Market. Wszystko, wszystko. Cudowny zestawik, must have wielu osób. Podróż do lochów czaszki, ponad 400 elementów.
mamy 4 minifigurki, jest też ta kostka do gry. No niestety, ale to pudełeczko jest tutaj trochę takie, no troszeczkę uszkodzone. Ale widziałem opakowania w gorszym stanie. Tutaj najwyraźniej próbowali to jakoś upchnąć do tego większego kartonu. No mówi się trudno, w każdym razie niebawem pojawi się recenzja tego zestawiku. Gamers Market, myślę, że żadne zaskoczenie. Wiedzieliście, że prędzej czy później zakupię ten zestawik. W końcu obowiązek każdego fana LEGO Ninjago. 9 minifigurek, 218 elementów. No tylko ta cena 160 zł katalogowo. Ja oczywiście tyle za niego nie zapłaciłem. O wiele mniej, ale 160 zł to jest w każdym razie przesada. I tak prezentują się plecki tego seciku. Różowy Zayn. Jeszcze warto się pochwalić minifigureczką z DC i raczej na jednej poprzestanę z tej edycji. Jestem bardzo zadowolony z prezentów. Otrzymałem jeszcze oczywiście pieniążki oraz fotel, który możecie zaobserwować podczas moich live'ów i odcinków. Zawsze mogłem jeszcze kupić o wiele więcej tych klocków, ale chciałbym część pieniążków przeznaczyć na zbiórkę na nowy telefon, żeby ten Lloyd Cebulak wyglądał o wiele, wiele lepiej. I w sumie wydaje mi się, że to by było na tyle podczas tego materiału. Możecie zostawić łapeczkę w górę oraz strzelić suba na moim kanale, jeśli materialik wam się spodobał. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, co myślicie o tym holu zakupowym, a my widzimy się w kolejnych odcineczkach. Trzymajcie się, cześć!